Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanek100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Origins. Generalnie to zaczynamy w menu dlatego, że urwałem poprzednio nagrywanie i też moje granie na środku questa, a także tutaj mamy jakąś opcję wymienienia czegoś w klubie, tylko szczerze nie wiem o co chodzi, nie wiem czy chodzi o nagrody klubu, ja już nagrody klubu mam. Generalnie wykupione wszystkie, także nie wiem o co chodzi, wyście i tak tego nie widzieli. W każdym razie kontynuujemy grę, eksploracja oazy na Białej Pustyni i lecimy uratować ojca jakiegoś tam chłopaka, któremu w poprzednim odcinku pomogliśmy. Tak więc kontynuujmy i za chwilę powinno nas wrzucić w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio, przynajmniej mam taką nadzieję. Tak jest. Here! You have my spear! Death to son of Ra's bandits! Death to those who profit from the crocodile stench! Rahotep! 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 Hey. Czyli jak rozumiem, nici z wejścia po cichu, tylko oni się tam wpierdolą na pałę. Ale może zanim to uda mi się parę osób wyjąć tutaj naszymi zajebistymi strzałkami. Przynajmniej miłoby było. Ja sobie postoję gdzieś na uboczu i się postaram ich jak najwięcej wyjąć na dystans po prostu. Myślę. Jeju. A tu się szalone rzeczy dzieją. Ten kapitan. Nie wiem, ojeju, nie trafiłem go w głowę. Teraz go trafię w głowę mam nadzieję, dobra. Ja im zapewnię generalnie taki support z dystansu raczej. Aniżeli jakąś tutaj walkę nie wiadomo jaką. O, zginął, okej. Okay. To już chyba nie mam w kogo chyba już strzelać. No, tu jest jeszcze jeden pan, ciekawie, okej. Okay. Gin. W takim razie. Dobra. Nie wiem skąd on tu się wziął, ale niech mu będzie. Jeszcze ktoś gdzieś jest. A tu ktoś jeszcze jest, wow. Skąd oni się tu biorą jakoś tak z dupy strasznie? Nie wiem czemu. Też widzę padają jak muchy. Spoko, kolejny. Dobra. Tak więc weźmy go również pod palmy parę razy. O, gin, rzesz. Come on. Dobra. Nice. Czy mi się wydało, czy nasz towarzysz gdzieś tutaj wystrzelił? Aha, dobra, on się wspiął. Boże, myślałem, że wystrzelił. Zbadajmy sobie także cele w lokacji. A, tyle celów w lokacji. Dobrze. Fajnie. Fajnie, fajnie. No i co? Gdzie jest ten jego ojciec? Szukamy tego jego ojca. Tutaj go mamy. Okej, okay, proszę bardzo. Dobrze, że chociaż żyje. Pogadajmy z nim, uwolnijmy go. Kto jest tam? Co się dzieje? No more! Please! Kto jesteś? Why are you here? A friend. Can you walk? We need to get you out of here. I don't think so. I can't see. They tortured and blinded me. There is a dock outside of the camp that is safe. No okej, okay, tylko czemu nie wziął go jego syn? Tylko my musimy go ten? Nie wiem. O Jezu, bajek. Nie, Boże, nie. Nie, czemu go musiałeś akurat jeszcze do krwi położyć? Boże, na koń. Na koń chciałbym go odłożyć. Dobra, no to co, jedziemy moi panowie. Mamy przenieść ojca do doków nieopodal obozu. No dobra, no to jesteśmy na miejscu, proszę bardzo. Połóż cel na ziemi, aby wykonać zadanie. A tamci, co z nimi? Idzie ten Rahotep. Czy on go tak miał ratować? Coś to chyba inaczej powinno wyglądać. Father, you live. What's wrong? The demons have taken my eyes, but they could not take my son. You saved me, Rahotep. He saved us all. He slew 5 of the demons alone. I saw it. Rahotep, you are a man today. You have earned your horse. I can no longer lead. You must lead us now. Father, Bayek of Siwa is also here. He fought with us. You will always be honored at our village. We will make a feast tonight. Will you join us? Your son is brave. I'm glad to have helped him. Though I doubt he will need help in the future. He will lead you well. Now, I must go to hunt my own demons.
No i okej, zadanie ukończone. A i tak generalnie jeszcze sprawdziłem w internetach, to z tego co wyczytałem do tej Zachry z poprzedniego odcinka, jednak nie da się pójść, czyli no niestety Wiedźmin nie uczy. Bo tak przypomnę, w Wiedźminie była taka akcja, tyle że z tą żelazną dziewicą, tak się chyba też quest nazywał. Nie pamiętam jak ona miała na imię. W każdym razie na Skellige, tam się dało pokonać jedną właśnie Skelligiankę. Dobrze odmieniam, nie wiem czy dobrze odmieniam. W każdym razie udało, jak mu się ją udało pokonać, to można się było z nią przespać, także no. I akurat tutaj Wiedźmin nie uczy. No niestety asasyna, znaczy asasyn nie uczy, znaczy Wiedźmin nie uczy asasyna, jak robić dobre sceny erotyczne, niestety. A szkoda. Mamy tą kryjówkę bandytów, którą chyba przed chwilą infiltrowałem, tylko że się oni zdążyli zrespić. Ale to nieważne, będziemy stąd uciekać. Jezu, to mam kolejnych, serio? Chciałem dojechać do tego pytajnika, bo on się świeci na złoto. Jestem ciekaw, co tam po prostu jest. I raczej mi się to uda. Przynajmniej mam taką nadzieję. Chcę zobaczyć, co tutaj jest. Bo generalnie te złote pytajniki to są takie, że tak powiem, lepsze pytajniki. Gdzie są jakieś ciekawe punkty zainteresowania i bardzo z chęcią bym je obadał. Być może jakiś kamienny krąg, być może coś tak na wyspie. Nie wiem, zaraz zobaczymy. No idź bajek, idź. Siadam czasami w tej grze trochę wkurza. Także jeszcze tego nie mówimy, ale będę sobie czas do czasu monstera popijał. Ale to raczej się postaram na cutscenkach. Proszę bardzo, mamy kamienny krąg, tak jak mówiłem. Tak więc wejdźmy z nim w interakcję, ułóżmy gwiazdy. No i posłuchajmy tutaj przemyśleń Bajeka i jego wspomnień też. No okej, na razie nie wiem czemu nie ma żadnego dialogu. Papo! You know how you're Egyptian and mother is Greek. What if Egypt and Greece go to war? Greeks and Egyptians do not hate each other. We are all the same. It feels like they do. A priest in the temple school said Greeks were destroying Egypt. He was wrong to say that. There is good and bad in everyone. You are the child of both Egypt and Greece. You are proof they do not hate each other. No prawda, bo w sumie Aya właśnie jest. Ah, the great twins. To the Greeks, they are twin brothers. To Egyptians, they are he-gods that rise from the underworld, bringing pestilence and protection. Even the gods have two sides. No dokładnie, jeszcze wracając, Aya jest właśnie Greczynką, Greczanką, nie wiem jak oni to powiedzieli, ale to jest chyba podejrzewam poprawna forma. Tak czy siak, mamy tutaj ten gwiazdozbiór ułożony, proszę bardzo. Jakieś wielkie bliźnięta, czy jakoś tak. Także zawsze na propsie. No i ciekawe, właśnie tutaj takich się małych faktów dowiadujemy z życia Bajeka. Ciekawostek, głównie z tego życia, którego my nie widzieliśmy, czyli z czasów, kiedy jeszcze Kemu żył, kiedy tworzyli jakby normalną rodzinę. No teraz z tej rodziny nic nie zostało. Jedyne co zostało z tej rodziny to credo i bractwo. Właściwie powstało z tej rodziny. No cóż, no bo jakby nie patrzeć, Kemu też się przyczynił do tego, że powstał zakon asasynów, bo gdyby nie to Bajek by nigdy, podejrzewam, nie zaczął tropić zakonu pradawnych. Czytam parę opinii na internecie, że Ubisoft bez motywu zemsty nie będzie w stanie nic zrobić, co jest trochę prawdą, bo praktycznie w każdym asasynie był motyw zemsty, o ile nie w każdym. Teraz się staram przypomnieć sobie. W Syndykacie? Może w Syndykacie nie było aż takiego wielkiego motywu zemsty, ale na pewno w Unity, na pewno cała trylogia Ezio. Znaczy, może zemsta... No, Ezio był też bohaterem, którego kierowała zemsta, tak? Szczególnie w drugiej części, no później w sumie już trochę mniej. No i Altair, no też trochę nie zemsta, bardziej na polecenie Al-Mualima, ale i tak. Tak się jeszcze zastanawiam. W sumie Connor? Nie wiem, no czy na pewno Black Flag to niezbyt motyw zemsty, wydaje mi się, bo to tak trochę z przypadku Kenway został asasynem. W Rogue'a nie grałem, właśnie, ja w ogóle muszę nadrobić kiedyś Assassin's Creed Rogue. Także muszę kiedyś nadrobić te wszystkie Assassin's Creed Chronicles.
Nie wiem, ile ich wyszło. Czy wyszło już China i Russia? A może już wszystkie wyszły? Nie wiem. W każdym razie no. Dobra, zobaczmy zadania. Miałem robić zadania w takich odcinkach, co nagrywam. A, i w sumie zostały nam już tylko znalezienie kręgów i zabijanie łowców. To zacznijmy może od zabijania łowców. W takim razie, wow! Tu ich aż tyle ich jest? Serio? O Boże. No dobra. Tutaj mamy jednego. No dobra, to co? Lecimy po niego w takim razie. Chodźmy do biura synów w takim razie. Tak więc w dzisiejszym odcinku popolujemy sobie na tych panów, tak, że być może polecimy do jakiejś nowej lokacji, bo jeszcze bym poszukał trochę questów po prostu. Generalnie. No i dobra, chodźmy tutaj do góry. No i zobaczmy, co tam znajdziemy. Tak, by the way, to tak jeszcze bym się... Chciałbym się wrócić w którymś momencie do kryjówki AI w Aleksandrii. Być może jakieś nowe opcje się tam pojawią, wiecie, że Bajek będzie tam wspominał czy coś. Dobra, do Kerasoros, czy jakoś tak jedziemy. On się gdzieś tam bliżej przemieścił. Znając życie, teraz się przemieścił jeszcze gdzieś w innym miejsce. Nie no, na szczęście niedobrze. To lecimy tam, te 200 metrów. I tak jak mówię, no być może będzie się udało powspominać coś z Ajo, gdzieś tutaj Bajek będzie tęsknił. Okej, dobra, widzimy jego trasę, tak więc możemy zostawić w miarę solidną pułapkę, byleby mnie tylko nie zauważył. Poczekamy, aż podjedzie, będzie się tutaj na zakręcie, to będziemy mogli w niego wymierzyć z łuku. Niestety tutaj mam też kolegę towarzysza, ale to nic. No dobra, strzelamy w takim razie pierwszą. A, trafię w głowę, trafię w głowę. Nie mogłem nie trafić. Czy gość się w ogóle szczaił? Chyba nie. Okej, okay, teraz się szczaił, ale niewiele mu to dało. Ojeju, dobra, okej. Okay. Prawie już go nie trafiłem. Oj, fuck, ostatnią strzałą nie trafiłem. Serio? Dobra, no okej. W takim razie musimy w niego trochę postrzelać. Nie wiem, czy gościu ma jakiekolwiek inne rzeczy. Ale akurat jeszcze podpaliłem budynek pod nim. Także spoko. Dobra, pościągamy jeszcze tych strażników, którzy tutaj sobie podeszli do mnie. Powinni dostać raczej w głowę. No, come on, gin. Dobra. No i kolejny łowca zabity w takim razie. A, tylko musimy iść go dobić jeszcze. Nie wiem, tutaj bajka nigdzie nie ma gdzie zaskoczyć, to zejdziemy sobie. W miarę spokojnie. O, cześć. A, masz w głowę? Dobra, gdzie jest pan ten łowca? A, on tam gdzieś na górze zginął, no tak. No tak, szkoda, że tej ostatniej strzały nie trafiłem w głowę, ale... Ale to nic, dobra. Żelazny taran pokonany. Dobra. Jakąś złotą broń dostałem, ale już nie zdążyłem zobaczyć. A tutaj mamy na przykład jakiś posterunek. A to zróbmy go, jesteśmy bardzo blisko. Why not? Mamy tylko 190 metrów. Czy tam 120 metrów w sumie bardziej. I chodźmy tylko uzupełnimy sobie strzały u kowala. Myślę. Tak więc pogadajmy z nim. Uzupełnij strzały. Proszę bardzo. W ogóle oglądałem taki film, 10 czy tam, nie, chyba 8 rzeczy, których nie wiedziałeś, że da się zrobić w Assassin's Creed. Nie wiedziałem, że na przykład jak się strzeli chyba w jakieś takie ognisko, strzałku usypiającą, to może zrobić taką usypiającą chmurę, która uśpi normalnie praktycznie cały garnizon. Po prostu, wiecie, zrobi taką jakby czystkę. Mam jakiś skarb jeszcze. Muszę też zacząć zbierać więcej tych takich zwykłych skarbów, bo tam można trafić na pierdoły. A pierdoły są mi potrzebne z tego względu, że muszę ich trochę sprzedać. No proszę, kolejny skarb znalazłem tak dosyć randomowo. Mamy jakieś wejście dodatkowe do tego fortu, czy tam posterunku. Jeden pies w sumie. Dobra, tam mamy kolejnego kapitana. Oczywiście postaram się ich jak najwięcej wystrzelać, tym bardziej, że oni są na 20 levelu, to powinno to całkiem ładnie wchodzić. No dobra, no co, zaczniemy, o fuck, wow, dobra, nie. Spokojnie, panowie. Nic nie widzieliście, nic nie słyszeliście. Ja bym chciał zacząć z wieży. Z wieży jest zawsze lepszy widok. I tak, w sumie nie musimy zabijać wszystkich. Ale trochę ich tutaj możemy zabić, czemu nie? W sumie, wow, kto mnie zobaczył? O, tamten mnie chyba zobaczył. Czy to nie tamten? Ktoś mnie zobaczył. No dobra. No zaczniemy od tego pana w takim razie.
głowę. Pocałujemy go, że tak powiem. Dobra, trochę ich tutaj jest. Niestety. Znaczy, trochę mi się to nie podoba, że oni akurat się tutaj tak zebrali. Ale to w sumie jakbyśmy obeszli ich naokoło, to by nie było problemu. O wow, dobrze. Dobrze tak, no, chodzisz tu, Boże, umieraj. Dobrze, że zauważyłem tego gościa, akurat się odwróciłem. Okej. Przejdziemy sobie tędy. W takim razie na drugą stronę. Bo chciałem pójść po ten skarb, co tutaj jest, w tym budynku gdzieś. A być może uda nam się to zrobić tak, że się po prostu przekradniemy. Dobra, zeskocz bajek niżej. No bo mamy ich tutaj bardzo dużo w jednym miejscu i raczej nie będzie ich łatwo zabić. Ale możemy przejść sobie tędy. Na razie wspiąć się na dach. O, całkiem ładnie to wyszło. Tak więc chodźmy. I tak, tutaj nikogo co ciekawe nie widzę, a to dobrze. Bo możemy w miarę łatwo zejść do tego skarbu. O, dobra, okej. To na szczęście tylko transport. To transport nie wojskowy. Dobra. Okej, zobaczmy co my tu jeszcze możemy poprzeszukiwać. Jakieś różne pierdało. O, właśnie, widzicie, znalazłem jakiś, nie wiem, kawałek mięsa czy coś. I to jest właśnie to, co musimy zbierać. Jakieś takie właśnie kawałki mięsa chociażby. Dlatego, że za nie takich 100 będę musiał sprzedać. I jak takich 100 sprzedam na raz, to dostanę achievement. Chyba mój ostatni, jaki mam do zdobycia. Także no, tu jest jeden w ogóle pan. Namierzyć bym go chciał. To jest jakiś zwykły ten. Dobra, gdzie jest pan kapitan? Tu jest pan kapitan, tam jest drugi pan kapitan. Dobra, no musimy teraz do nich przejść, bo oni są tak trochę po drugiej stronie. Bajek mi się zaczyna bagować. Może zeskoczmy na dół, gdzie będzie bezpieczniej. Tylko też, dobrze by było polować na nich z góry. Bardziej. Czyli w sensie wspiąć się na tą wieżę i ich ustrzelić, spróbować. To będzie chyba najlepsza opcja. Tak mi się wydaje. Tak więc ustrzelmy ich. Tylko zbierzmy sobie jeszcze strzały. Mam uzupełnione, dobra. A to co? Tamten wpierw. Bum. Teraz ten tutaj, bum. I ten tutaj, bum. A tak już mi tak dobrze idzie, postrzelajmy sobie w nich trochę. Bum. I kolejny. Bo to jest takie przyjemne im tak strzelać w te głowy. Jakie to jest kurwa dobre. Po prostu. Dobra, gdzie jest jeszcze jeden skarb? Tam gdzieś. Dobra, przejdźmy sobie. Całą tą lewą stronę obozu wystrzelałem po prostu w głowę. Jak ja to lubię. Mogę tutaj coś przeszukać? Oczywiście, że mogę. Pozbierajmy sobie te pierdoły. Okej. Czy tak możemy w to strzelić generalnie? Bum. To się rozwali. Oj, tylko mnie też podpali chyba. Ale to nic. Tu mam jakieś papiery, zobaczmy. Meredzie, chyba nie muszę ci przypomnieć, że wszystko należy zachować w tajemnicy. Generał Fralius, okej, okay, spoko. Przeszukajmy to. Okej. Okay. Kryształ. Te kryształy można od Redy kupować, w sumie nie wiem po co one mi. Ale dobra. Posterunek ukończony, możemy stąd uciekać. Wow. Okay, ktoś mnie zobaczył, ale chyba będę mógł się stąd tepnąć szybko. Dobra, to szukamy dalej panów tych. Łowców. Nie wiem, czy jeszcze jakichś znajdę. Też nie wiem, jak daleko mogę oddalić mapę, żeby ich szukać. Generalnie. Oni mają być w całym Egipcie. Dużo Egiptu nie mam zwiedzonego. O proszę, tu mam jakieś zadanie poboczne. Los rebeliantów. O proszę, czyli tam się trzeba będzie udać. I chyba tam się teraz udamy. Tu mamy kogoś, dobra. To się udajemy tutaj szybko podróżą. No i chodźmy, zobaczmy. Dobra, Senu, nie zapomnij wynagradzać Senu co jakiś czas. Ciężko pracuje i zasługuje na pochwałę. Ojeju. Te niektóre podpowiedzi są naprawdę super. Naprawdę. Syfilion słynął ze swoich licznych właściwości leczniczych. Spoko. Dobra, gdzie jest pan łowca? Gdzieś tu w okolicy, proszę bardzo. Tylko 100 metrów stąd, bo obozuje, co ciekawe. A dobrze się dla niego ten obóz nie skończy, bo dostanie zaraz... A tutaj pamiętam to ciało, myśmy je badali. Dobra, jolo.
Kurde, trochę tak na styk będzie. No nie będzie na styk. Będzie metr za nisko, że tak powiem. O Boże, nie trafiłem tak bardzo. Oj, strzały mi się kończą, fajnie. To już w ogóle będzie problem. Ale dobra, no raz w głowę siadło. No tylko, że raz w głowę to nie pedał, co? No właśnie. Tak. Czy tak, mogę w niego strzelać dalej, ale... Chyba nawet nie dostrzelę. No właśnie. Muszę podejść bliżej. Tak to się kończy nieposiadanie strzał, cholera. Muszę uzupełniać części te strzały. Gdzież on jest? Tam gdzieś jest. Nie wiem, który to. Cholera! Wcale mnie nie widać w tych krzakach. Po prostu wcale. Dobra, ja się go postaram wystrzelać. Tylko, że to mu niewiele będzie robić. Za cholerę nie wiedzą skąd, ale... Na długo mi strzał nie starczy. Gościu sobie będzie płonął trochę, ale i tak. Czy... Wybił mu kolegów. To też by było inaczej. No szkoda, że już nie mam tego. Też mu nie mogę w ogóle w głowę trafić, cholera. Okej, kogoś tam trafiłem innego. No na razie tak mogę stać i w niego siepać, tylko mało interesujące to jest. No ale w końcu zginie. Jakby nie patrzeć, jakby nie liczyć. Tylko, że zaraz mi się też skończą strzały. A dobra, wystrzelamy ile idzie i zaraz najwyżej do niego podejdziemy i go dokończymy. Jeszcze jego kolegę przy okazji jakiegoś zabijemy. Się napatoczył. Pięść Ptolemeusza. No proszę. Dobra. I koniec strzał. A to zmienimy sobie łuk. YOLO. Nie łuk łowcy, tylko lekkie łuki. Proszę bardzo. Gdzie on jest? On jest tam. No proszę. Haha, dosięga go. Sprawda nie większość, ale... Jeżeli dam odpowiednio duży tor... Jeżeli będę celował odpowiednio wysoko, to zginie. No, zabiłem go. Nice. To było takie słabe, że aż piękne. Boże, czy ja ich mam naprawdę na dotknięcie z takiego łuku nawet? Wow. Wow. Boże, przecież ja ich mogę po prostu głowy... Jezu, ja im mogę głowy z lekkiego łuku strzelać i to będzie dobre. Bony. Jakie to jest easy. Ale to były bardzo niskie levely, to się nie dziwię. Dobra, dobijmy go. Okej, 6 łowców zabiliśmy. No właśnie, bo jeszcze zbieramy te klucze. One coś nam będą musiały otworzyć, pytanie tylko co? Nic, nieważne, idziemy po kolejnych łowców. Których nie widzę, tu mamy kolejnego, proszę bardzo. Czyli wracamy się tutaj. To w sumie, jak już tak mamy wracać do Aleksandrii, wydaje mi się, że... Tu było wejście do kryjówki AI. To wejdziemy do tej kryjówki. Zobaczymy, czy tam coś nowego może możemy pobadać. I Bajek coś tam powspomina i sobie też zaznaczymy tego łowcę, żebym wiedział, czy on się gdzieś porusza, czy nie. Ale chyba się nie porusza. A jak się porusza, to się porusza jakoś bliżej do mnie. A tylko jeszcze też, żebym doszedł tam, gdzie chcę dojść. Dobra, ale dojdę. To jest zaraz obok tego teatru. O, jaka fajna się muzyka w tle włączyła. Właśnie, ja sobie trochę słuchałem OST. I tak wam powiem, muzyka w tej grze jest świetna. A dlaczego? Dlatego, że podczas gry jej nie słychać. Naprawdę. Ale kiedy sobie ją włączycie, właśnie jako na przykład OST na YouTubie, to automatycznie wiecie, gdzie ta muzyka gra. I gdzie grała. A to znaczy, moim zdaniem, że jest naprawdę świetna. Świetna po prostu. Szczególnie główny motyw. Główny motyw jest po prostu majstersztyk. Generalnie główny motyw to... Majstersztyk. No coś tutaj mamy, tylko pytanie co? Tatki A i Fanus ma rację, powinien się spotkać, ale to stare, czyli chyba nic nam się tutaj nowego nie pokazało. Wydaje mi się. A szkoda, bo tu się trochę rzeczy działo, trochę nowych osób się pojawiło. I tu mamy wyjście. Trochę smutek, tutaj Aja była. No, wspomnienia. Wspomnienia nie da się ukryć.
W sumie nie wiem, czemu tutaj jasyni sobie biura nie zrobili. Ciekawie. Dobra, widzę, że nic tutaj się ciekawego nowego nie odblokowało. Trochę szkoda. Trochę bardzo. No dobra. W takim razie nie ma co tutaj być, tylko trzeba wyjść. No, szybciej to zrobię chyba. Wiecie co? Udamy się tutaj. Stąd sobie zeskoczymy i pójdziemy po tego kolejnego łowcę. Zagraj to jeszcze raz, Fanos. Fanos młodszy to wielki flan Plejady Aleksandryjskiej, grupy poetów z 300 roku przed naszą erą. Uważaj, łowcy polują na ciebie. Teraz to ja poluję bardziej na łowców. I nawet mi dobrze idzie to polowanie. Aktualnie. Z czego jestem zadowolony, bo za to się dostaje jakąś zbroję. Wydaje mi się, że właśnie te klucze, które zbieramy, ostatecznie pomogą nam się do tej zbroi dobrać. A i kolejna rzecz, jaką mogliście nie wiedzieć o Assassin's Creed'zie, to za chwilę wam pokażę, że tak się da. Tylko wezwijmy sobie konia. Jeżeli weźmiemy konia i damy mu, żeby podążał drogą, to możemy wziąć sobie Senu, a Bajek będzie i będziemy mogli obserwować. Ale wiecie co? Tu jest ciekawa rzecz, się pojawiła ciekawa okazja. Z tego względu, że nie mam strzału, ale dobra, to tak go w takim razie zestrzelę. Ten transport, o właśnie. Z tego względu, że w tym transporcie miały być... czekaj, bo nie mam cholera strzału, trochę mnie to boli. Na szczęście tutaj to tam nie ma problemu w Aleksandrii. W Aleksandrii mamy tak słabych przeciwników, że wiecie, że to bez różnicy tak naprawdę. Dobra. Gdzieś jakiś do mnie strzelał. Nie wiem skąd. Ale wait, no to miał być transport tego. O właśnie, żelaza. O to mi chodziło. No, w każdym razie pokazałem wam w sumie, co wam pokazać chciałem i musimy iść do kowala. To jest takie teraz must have. Dobra, on gdzieś tam pojechał. Tam trochę kowala nie ma po drodze. Nie, dobra, muszę się cofnąć tutaj. Muszę tam pójść z tego względu, że mi trzeba strzał. Bo się wypstrykałem się ze wszystkich. Zmienimy sobie tutaj z powrotem na burzę śmierci. Żeby mieć na pewno. Mhm. I przebiegniemy się, o tu musimy wskoczyć do rzeki jakiejś, która nie wiem jak się nazywa. Zabijemy sobie jeszcze tego jednego łowca w tym odcinku i na tym zakończymy, myślę, ten odcinek. Dalej będziemy dalej polować na łowców, a później to nie wiem, co będziemy robić. Pojedziemy na pewno do tego questa Los Rebeliantów, jaki mi się odblokował. I pewnie od kolejnego odcinka, jak tylko zabijemy wszystkich łowców, zaczniemy zwiedzać dalej Egipt, ewentualnie w poszukiwaniu tych łowców, bo nie wiem, oni też mogą być gdzieś pewnie na tych obszarach, których ja jeszcze odkrytych nie mam. I mam nadzieję, że na tych nieodkrytych obszarach będą jeszcze jakieś questy, ale to zobaczymy. No i sobie tak, uzupełnijmy strzały, trochę mi ich brakuje, ale już je mamy. W ogóle moglibyśmy sobie poulepszyć trochę rzeczy, ale to jest drogie i nieopłacalne moim zdaniem. Nie mam aż tyle drachm. Proszę, teraz się tutaj pojawił, także nawet jeżeli Bozia da, a Bozia nie da, bo on się porusza w drugą stronę, to może jak się tepnę do Aleksandrii, to Bozia da, że będę blisko i będę mógł go zastrzelić ładnie. Poproszę światło. Dobra, nie wiem. Okej, okay, no 200 metrów się od niego zrespiłem, to nie jest dużo. I akurat się do niego zbliżamy, nawet bez konia. Czyli on musi stać w miejscu teraz. Wydaje mi się. Przecież to by wyglądało, że stoi on w miejscu. No raczej tak, to będziemy mogli go zastrzelić z dystansu, mam nadzieję. Siądziemy sobie w te krzaczory tutaj. Powinienem być mało wykrywalny, że tak powiem. Gdzież tam? Gdzież on tam jest? Czemu go nie widzę? Gdzie on jest? Come on, aha, tutaj stoi. Okej. Czy jest taka kwestia, że trochę ciężko by mi było go stąd ustrzelić, tak więc muszę stąd. O, przybysz. O, wow. O, przemieszcza się, dobra, to trochę gorzej. Ja pierdolę, centralnie w słup, serio. O Boże. No dobra. Okej, postrzelamy sobie trochę w niego. Nice. Jeszcze nie zginął, co? Dobra, okej, teraz zginął. Już go nawet trafiłem w stópkę. Dobra, dobijmy go. Okej. Tak więc przybysz zabity kolejny z panów łowców. I co, i więcej ich tutaj nie widzę. Chyba. Nie wiem, ja nie wiem jak ja daleko mogę oddalić, żeby ich widzieć. To jest najgorsze. To jest właśnie najgorsze. Gdzieś tutaj może przy siłie.
Któryś jeździ, ale chyba nie. Nie wiem, czy tu w Cyrenie? Może kogoś, coś. Nie. W Cyrenie też nic nie ma. No dobra. Tu mamy kogoś. Tu mamy kogoś. No właśnie. Tam, gdzie nas jeszcze nie było. Żelazny byk, oto najtrudniejszy chyba. Dobra, to będziemy się udać pomału w kierunku losu rebeliantów. Tutaj mamy szybko podróż. Także chodźmy tutaj. No ale ten odcinek już pomału będziemy kończyć. Mamy tu pół godziny. Znaczy, w sumie nie wiem. Ja mógł te odcinki robić dużo dłuższe. A wtedy, no nie wiem jeszcze. Ja też nie wiem, jak one będą wrzucane. Bo to już będzie jakoś później, w grudniu na pewno. Na pewno to jest w grudniu, to nagrałem na początku listopada, to się gdzieś pewnie pojawi pod koniec grudnia. Jak nie w przyszłym roku. O, jest najlepsze. To nawet się może w przyszłym roku pojawić. Oj, tu mamy tych. No proszę, ciekawie. Dobra. Okej. Zabijemy ich. I uwolnimy rebeliantów. Tamtego jeszcze zabijmy. Dobra. Okej. Taka szybka akcja. Macie. Okej. I chyba tyle tych bandytów, widzę, ich tu zbyt wielu nie było. No właśnie, i przynajmniej doświadczenie dostaliśmy. Dobra, tak czy siak, w tym odcinku to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head.